noweli Katalina. Na ulicy Miodowej, co dzień około południa, można było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wygniutne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzany cylinder. Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy. Był to pan Tomasz. Na szczęście żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa. Oto nienawidził kataryniarzy i katarynów. Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę, przyspieszał